No cześć moi drodzy, z tej strony Ogniem Plujący po cichu. Witam was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Wiem, że mnie przez jakiś czas nie było, no ale wybaczcie, każdy musi czasami odpocząć. Stwierdziłem, że po tym jak wróciłem sobie ze słonecznego kraju, ze słonecznej Polski do Wielkiej Brytanii, stwierdziłem, że popatrzę na to, co się nam nowego pojawiło na stronce. Jest tam tego trochę. Jak widzicie, w międzyczasie będę sobie pracował, tu trochę malowania, trochę robienia. Zobaczymy, co można nowego kupić, co się ciekawego dzieje w świecie. Na pewno wiecie już o tym, że pojawi się już, mam nadzieję, niedługo. Znaczy, no, nadzieję, czy mam, czy nie mam. Wiadomo, to jest jakiś dodatkowy koszt. Ale już niedługo powinno się pojawić nowe General's Handbook, czyli ten nasz nowy podręcznik. Czyli jak to sam Games Workshop stwierdził, podstawa ich kontaktu z nami, z graczami. Także zobaczymy, co będzie się działo. No jestem ciekaw, podobno jest tam dużo bardzo interesujących, ciekawych zmian. Jak widzicie, muszę trochę zamieszać farby, bo nie były ruszone przez miesiąc ponad. Jest tam podobno dużo ciekawych zmian, dużo ciekawostek, dużo nowości, jeżeli chodzi o matched play. No a to może być bardzo interesująca rzecz. Ja jestem bardzo zainteresowany tym, jak to będzie wyglądało. Co jeszcze się pojawiło? No, byłem mile zaskoczony. Pojawiły się nam nowe trzy zestawy Start Collecting. Pojawili się krasnoludzi, ci Fire Slayersi, czyli wielkie pomarańczowe brody, duże ogniste bestie, dzicz, latanie nago, taka od krasnoludzka wersja Szkotów mi się wydaje z dawnych czasów. Przy czym oni zamiast kiltów używają swoich włosów, żeby się osłonić. Co się jeszcze pojawiło? Pojawiło się coś, co już od dłuższego czasu nie było prawie, że bane w ogóle przez Games Workshop. Ku wielkiemu nieszczęściu wielu graczy, którzy kiedyś brali tym. Czyli Beastclaw Riders. Są to... Jakby ich to przetłumaczyć? No jeźdźcy bestii. Mówimy tu o gigantach, mówimy tutaj o różnych mamutach, o różnych takich dziwnych cudach niewidach. Zawsze były to dość trudne armie do walki, aczkolwiek bardzo ciekawe figurki i można było z tego porobić dość sporo interesujących rzeczy. Także na pewno będzie ciekawie się patrzało na to, co nam z tego wyjdzie, co wyjdzie z tych Beastclaw Riders, czy będzie coś fajnego tam. I pojawiło się coś, co no, na pewno zainteresuje tych, którzy lubią ciemną stronę mocy, czyli demony. Tym razem pojawił się Slaanesh wraz ze swoimi oddziałami. Dość sporo tego jest, tam tych demonków, trochę biega. Można się nieźle nabawić, nieźle nakombinować, żeby coś tam z tego nam wyszło. Także jest ich troszkę. Jest trochę jednostek. W międzyczasie też wyszło dość sporo jakichś tam pojedynczych figurek. Na przykład Chimery, wyszły jakieś Ugory Szagota, Cockatrice, to wszystko z Armii Demonów. Także jeżeli chodzi o Armię Demonów, no to w te wakacje ci, którzy nimi grali, polecam zajrzeć do waszego lokalnego sklepu. A jeżeli lokalnego sklepu nie macie, to na Games Workshop, na eBaye, na Allegra i tym podobne cuda niewidy i patrzeć, coś się wam tam pojawiło. Bo podejrzewam, jeżeli udało wam się troszkę grosza zaoszczędzić, no to wiele z tego nie zostanie i to raczej będzie wydane wszystko. No cóż, ja tu sobie będę dalej malował, nie będę was drażnił bardziej. Wiem, że to jest pierwszy filmik po wakacjach, więc nie szczególnie dużo. Jeżeli macie jakieś pomysły, chcielibyście coś wiedzieć, zawsze dawajcie znać. A w międzyczasie mam też do was jedną prośbę. A mianowicie... Pamiętacie może z poprzedniego odcinka, to znaczy jednego z poprzednich odcinków, kupiłem sobie to. Tak? Mhm. I się zastanawiam, co z niego zrobić. Czy będziemy robili Play Clue? Czy też będziemy robili Warp Lightning Cannon? Ja mniej więcej mam pomysł na to, co z tego będzie. Ale są trzy opcje budowy. I chciałem was, moi drodzy, poprosić, żebyście mi doradzili, którą z tych opcji mam wziąć.
A więc popatrzcie, tu na załączonym obrazku mamy wystarczy, że w komentarz rzucicie jedynka, czyli tą najwyższą, te bydle stojące, dwójeczka, czyli średnia opcja i trójka, niski i też szerujący. To nie ma żadnej różnicy, po prostu inaczej będzie wyglądała figurka. No i chciałem zrobić coś w sumie tak pod was, zobaczyć co się wam bardziej podoba, co będzie fajnego. A więc jedynka, dwójka, trójka, głosujcie w komentarzach. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jest jeden sposób głosowania. Dzięki mojemu bardzo dobremu koledze, który to stwierdził, że mamy mało sposobów kontaktowania się z wami, niewiele się dzieje, stwierdził, że założy mi taką stronkę na Facebooku, żebyście się mogli ze mną kontaktować. Nazywa się to, momencik, już wam mówię. Na Facebooku jest to Ognisty Warhammer. Będę tam dodawał komentarze, możecie tam zamieszczać zdjęcia swoich figurek. Będę się starał zamieszczać te zdjęcia też w naszych filmikach, kombinować. W międzyczasie, jak już widać na załączonym obrazku, jest tu już parę komentarzy. I są też figurki już podesłane przez jednego w sumie z bardzo wiernych członków kanału i założyciela tego, czyli naszego nieocenionego kolegę pod ksywą Siewo. Także dla Siewa wielkie bardzo dzięki za założenie tego i mam nadzieję zobaczymy się na tym kanale, będziemy mogli gadać, będziemy mogli odpowiadać na wasze pytania tam też. A więc moi drodzy, do usłyszenia w następnym odcinku, hej!